Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, dzisiaj test zbiorowy takich różnych kosmetyków przeróżnych marek, ale generalnie są to marki drogeryjne i takie ogólnodostępne. Oczywiście wszystkie rzeczy, których będę używać w teście, będę Wam na bieżąco pokazywać w trakcie makijażu, ale na razie tak tylko wstępnie Wam pokażę, co my tutaj mamy do przetestowania. No i sprawa wygląda tak. Mam parę rzeczy z Avonu, takie nowe pomadki, jak ja Wam to pokazuję. Nowe pomadki, o, z takiej serii. Mam olejek taki do ust, a w ogóle jest, słuchajcie, dużo rzeczy do makijażu ust. Mam tutaj pomadki z Wet n Wild. Jest również coś z Sensik, bo mam tusz i oraz pomadki z tej samej firmy. Pomadki generalnie ja już znam i bardzo je lubię, natomiast tutaj są nowe kolory, więc być może którąś z nich uda się dzisiaj nałożyć. Jest podkład, o właśnie podkład, o który prosiliście, a mianowicie Max Factor Radiant Lift. Mam też korektor, którego nigdy wcześniej nie używałam, to jest Rimmel Wake Me Up. Jakieś tam, wiecie, odcienie, kolory i tak dalej w trakcie makijażu. O, mam też rzeczy z Amy Way, czy też z Mua, jak wolicie. Róż i taki bronzer, który wydaje się dość ciemny, no ale zobaczymy. A tak na marginesie, nie wiem jak w Waszych naturach, ale u mnie jest taka szafa, słuchajcie, gdzie można kupić właśnie kosmetyki Amy Way, gdzie można kupić Dermacol, co tam jeszcze? No jakieś takie marki, które do tej pory były głównie gdzieś tam dostępne na stronach, więc to w ogóle to kupiłam w naturze. Co Wam jeszcze muszę pokazać? Aha, mam paletkę cieni z Revolution Pro, bronzer z Belle, o, to jest oczywiście seria biedronkowa. Mam też jeszcze jedną rzecz, o którą prosiliście, żeby ją dołączyć do jakiegoś testu, a mianowicie taką paletkę rozświetlaczy z Golden Rose. Okej, no i chyba wszystko Wam pokazałam. Tak, no to zabieramy się za test. I może dzisiaj zacznę od tego olejku z Avonu. W ogóle w katalogu, słuchajcie, są dwa te olejki. Ja wybrałam sobie akurat ten drugi jest taki, wydaje mi się, że taki perełkowy, ale nie wiem, bo z bliska go nie widziałam, natomiast tak wygląda to w katalogu. Ten natomiast jest taki, no, prawie przezroczysty, jak widać, ma taki różowy kolor. Ja bardzo jestem ciekawa, czy on barwi usta, czy po prostu ma tylko taki różowiasty kolor. Zaraz zobaczymy, zrobię Wam tutaj swatch. Chyba nie, raczej nie. Pachnie bardzo przyjemnie, powiedziałabym, że tak słodziutko. No i nakładam. Bardzo przyjemny i ma taki słodkawy posmak, super. Nie wiem, jak Wy, ja generalnie olejki takie do ust bardzo lubię. Do tej pory moimi ulubionymi olejkami były te z Eveline. Zobaczymy, jak spisze się ten. Generalnie pierwsze wrażenie raczej na tak i bardzo przyjemne. No i co się ten zapach i posmak, naprawdę super. No ale moi drodzy, lecimy z podkładem. Tak jak wspominałam, podkład na Waszą prośbę. Max Factor Radiant Lift Long Lasting Radiance. On ma SPF 30. No i jak podaje tu producent, po prostu jest to długotrwały podkład nawilżająco rozświetlający. Mój odcień to jest 40 Light Ivory. No i podkład wygląda tak. Pompeczka tradycyjna. W ogóle wygląda ten podkład bardzo elegancko, nie wiem jak uważacie. Natomiast jeśli chodzi o konsystencję i kolor, to sprawa się ma tak. Kolor wydaje mi się, że będzie dobry, chociaż może się wydawać taki jasny, ale moim zdaniem zawsze łatwiej jest, wiecie, ograć makijażem za jasny podkład niż za ciemny, więc źle nie będzie. Co do konsystencji, raczej jest taki gęstawy, tak jak widzicie, ta kuleczka mi się tutaj trzyma, to nie zjeżdża. I bardzo przyjemnie pachnie ten podkład. Tak delikatnie, ale zapach jest lekko wyczuwalny. No to nakładamy. Rozprowadza się bardzo przyjemnie ten podkład. Ta ilość, którą miałam tutaj na dłoni, tak jak już widzicie, wykorzystałam to i będę sobie musiała jeszcze troszkę dołożyć, bo to okazało się za mało. Więc sobie tutaj, o, jeszcze mniej więcej tyle dołożyłam. Teraz to może nawet za dużo wyłożyłam tego podkładu. No i generalnie tak wygląda jedna warstwa porządnie rozprowadzona. Mówię jedna warstwa, bo te pompeczki, które ja sobie wyłożyłam na dłoń, to nie były, wiecie, takie pełne pompki, tylko tak po trochu, tak dziubałam. Więc no generalnie powiedzmy, że to jedna pełna pompka, no mniej więcej tyle to wyszło. Wygląda to tak, no jak dla mnie krycie wystarczające, więc nie wiem jak uważacie. Oczywiście ten kolor teraz wydaje się upiornie blady, ale tak jak mówię, spokojnie to się ogra innymi kosmetykami. Kolor kolorem to się da załatwić. Generalnie wykończenie podkładu, sposób, w jaki siedzi na twarzy, jest jak najbardziej na tak.
jeszcze muszę Wam powiedzieć odnośnie tego krycia, że no, dla mnie właśnie taka jedna warstwa jest wystarczająca. Natomiast dla kogoś być może jedna warstwa będzie za mała, trzeba będzie troszeczkę dobudować, ale przypominam Wam, że to jest podkład długotrwały, nawilżająco rozświetlający. Nie ma tutaj wzmianki o tym, że jest to podkład jakiś mocno kryjący, więc no, jeśli lubicie takie, wiecie, podkłady maski takie hardkorowe, no to nie wiem, być może Wam się nie spodoba. Generalnie ja jestem na tak, dla mnie to jest krycie wystarczające takie, że hoho, naprawdę już więcej tutaj nic bym nie dokładała. Także pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o podkład, jest jak najbardziej pozytywne. No i myślę, że zabieramy się za korektor. To nie jest jakaś tam super nowość w drogeriach, ale ja akurat tego korektora z Rimmela nigdy nie miałam, więc dla mnie jest to nowość. Odcień, który ja mam, to jest już Wam mówię 0,10 Ivory i jeszcze tu jest taka informacja, że to jest taki podkład przeciwko cieniom pod oczyma, rozświetlający z witaminą C. Jeśli chodzi o cienie, to u mnie jest co zakrywać, szczególnie widzicie, tutaj w tych kącikach mam takie duże siniaki. No więc zobaczymy, co się tutaj da zrobić. Tak jak widzicie, korektor ma taki żółtawy kolor i no i teraz mi się kolorystycznie to tak odcina, korektora podkład. Ale damy radę, to nie jest problem. A w ogóle korektor też bardzo ładnie pachnie. Rozprowadzamy, ja użyję do tego pędzelka takiej dosyć dużej gumeczki. Muszę Wam powiedzieć tak, że jak teraz rozprowadzam ten korektor, to jego konsystencja jest taka raczej rzadka, w sensie taka wodnista, to nie jest taka gęściocha. I ten korektor się bardzo przyjemnie rozprowadza. No i jak widać, te tutaj siniaki w rogach mi tak fajnie pozakrywał, więc pod tym względem ok. Tutaj sobie jeszcze muszę jakoś tak rozprowadzić. No i zobaczcie, buzia pokryta podkładem, korektorem. Wygląda tak. Generalnie ten korektor jakoś tak się kolorystycznie ujednolicił z podkładem, widzicie to? Także jakiejś tam różnicy dłużej nie ma. Dopóki ten korektor, no i podkład w sumie też jest to takie troszeczkę klejące, takie wilgotne, to ja sobie to szybko przypudruję. Użyję pudru, który znam, czyli bananowego z Vibo. Użyję go tradycyjnie do utrwalenia korektora. I do przypudrowania całej buzi, ale zaczynam od korektora. I tak sobie, wiecie, po prostu tak dociskam ten puder. O. No muszę Wam powiedzieć, że generalnie wygląda to bardzo ładnie na razie. Jest taka, wiecie, gładziutka, ujednolicona. No oczywiście, słuchajcie, w momencie jak się zrobi makijaż, to on wygląda też inaczej niż na przykład po, no nie wiem, na przykład już godzinie noszenia. Dlatego, że skóra pracuje, te kosmetyki też ze sobą się łączą, łączą się z naszą skórą, nie wiem, skóra wydziela sebum i jakoś to wszystko tam ze sobą działa. Więc no, wygląda to teraz tak i uważam, że bardzo ładnie. Zobaczymy oczywiście za jakiś czas, ale to dopiero za jakiś czas. Na razie jest ok. Słuchajcie, przechodzę teraz do tych bronzerów. Tu mam ten ciemniejszy, tu jest jaśniejszy i może tak, ten mi się wydaje trochę ciemniejszy. Nawy. Wiecie, jak oglądałam go w naturze i tam oczywiście wszystko podświetlone, światło takie inne, zrobiłam swatch, wydawało mi się, że jest dobry. A teraz jakoś tak nie mam takiego przekonania, muszę się tu do niego dobrać. Wygląda to tak, on tu jakiegoś dodatkowego w ogóle numeru nie ma, po prostu nazywa się to Sunkissed Bronze. No i już. I tyle. Tym pudrem spróbuję sobie wykonturować troszeczkę twarz, natomiast potem ocieplę delikatnie tym, bo on jest zdecydowanie delikatniejszy. Aha, w ogóle ten to jest numer 1 i to się po prostu nazywa matowy puder brązujący. Ale zaczynam od tego z MUA i na razie tak, wiecie, delikatnie na pędzlu, o, no widać go. No może nie będzie tak źle. Nie, chyba jest w porządku, po prostu w pudełku jakoś tak wygląda na taki ciemny. Czyli swatch w drogerii nie kłamał. Troszkę na czoło. A w ogóle jeśli chodzi o te bronzery, to u mnie, czy nie u mnie w naturze, jakichś tam innych odcieni nie było, tylko właśnie ten jeden o nazwie Sunkissed Bronze, więc być może to jest po prostu taki pojedynczy puderek. Nie, no jest w porządku. Trochę niepotrzebnie, wiecie, marudziłam. Nawet sobie mogę tu jeszcze go trochę podokładać. O. Teraz się zabieram za ten puder i tak jak mówię, troszeczkę go dołożę na zasadzie takiego, wiecie, minimalnego ocieplenia. Użyję tego samego pędzla. O, nawet utworzy się taki fajny gradient. No i słuchajcie, po nałożeniu tego wszystkiego na razie wygląda cera tak naprawdę ładnie, zdrowo. Ładne, zdrowe, słoneczne glow. Tak bym to określiła. Czas na róż.
Róż też Emiway, nazywa się Shimmer Blush Powder i ja mam w odcieniu Pink Champagne. Podejrzewam, że to będzie jeden z tych róży, które ja lubię, czyli takie morelowe o złotawym połysku, z takim, wiecie, z taką poświatą. Coś w stylu koralisty, no ale zobaczmy, jak on tu będzie wyglądał. Tak, to jest coś takiego. Taka ładna morelka, widzicie, połyskująca. Uwielbiam te róże. A róż w ogóle brałam tak w ciemno, bo akurat nie było testera w ogóle. Było tylko puste wgłębienie po testerze, więc to było tak na oko brane. Ale chyba trafiłam. O tak. To jest to. A w ogóle ten róż mi przypomina troszeczkę nasze kosmetyki Ingrid, bo na różach, na bronzerach, rozświetlaczach też jest wytłoczona taka różyczka, tylko akurat no, róże z Ingrid są takie malutkie, w zasadzie troszkę wyglądają jak cienie do powiek. No i róż po nałożeniu na skórze wygląda tak. No takie wyraźne rozświetlenie, takie wyraźne glow, tak jak mówię. Czyli no nie dla każdego, wiecie, no co kto lubi. Jeśli ktoś lubi taką poświatę na policzkach, generalnie rozświetlenie w makijażu, to na pewno Wam się spodoba, bo kolor jest bardzo przyjemny, taki, powiedziałabym, że uniwersalny, jeśli chodzi generalnie o karnację, o typ karnacji, jaki mają zazwyczaj Polki, no to myślę, że po prostu ten kolor będzie pasował wielu z nas. Natomiast na kwestia tego wykończenia, czy się komuś podoba, czy nie, no bo jeśli ktoś lubi róże tylko matowe, no to raczej odpada, ale mnie się podoba bardzo, no bo jak wiecie, ja takie połyskliwe róże bardzo lubię. Dobra, mamy róż. No ale teraz paleta, o którą prosiliście, czyli ta trójeczka z Golden Rose. Paletka rozświetlaczy. Zepsułam śminkę. Nie, uratowana. Myślałam, że potłukłam śminkę z Wet n Wild, ale chyba nie. Dobra, paleta wygląda tak. Z tyłu mamy propozycję, gdzie można sobie nanosić rozświetlenie. Paletka taka srebrna, plastikowa. A w środku prezentuje się tak. Na całym wieczku jest lustereczko, ja to może zakryję. A w środku mamy trzy kolory rozświetlaczy. Ja już, słuchajcie, widziałam tę paletkę w akcji na różnych kanałach i u różnych dziewczyn. No i oczywiście jak kupowałam, też zrobiłam sobie swatch. A właśnie, tę paletę kupiłam nie w drogerii, tylko po prostu na wysepce Golden Rose. Ale wracam do tych kolorów, słuchajcie. Kolory są prześliczne i te rozświetlacze są po prostu... Wow, to jest ten typ rozświetlenia, jaki ja uwielbiam, to znaczy widoczny. Zresztą zaraz zobaczycie, zrobię Wam najpierw swatche. O, zobaczcie. No i tu pod tym różem Wam nałożę. Popatrzcie na to. Są przepiękne. Ja tak myślę, że dzisiaj się zdecyduję chyba na ten. Albo może na ten złoty. Trudna decyzja, wszystkie mi się podobają. Ten w sumie też jest bardzo ładny, chociaż jak dla mojej karnacji na teraz troszeczkę za ciemny. Nie wiem, może latem, jak już buzia będzie trochę opalona, to może posłużyć za rozświetlacz, ale na razie raczej biorę pod uwagę te dwa. Wiecie, w tym różu była taka złota poświata, więc chyba wybiorę ten złoty, czyli to jest ten środkowy, o ten. No i nakładamy. Wezmę pędzel do pudru i troszeczkę to, wiecie, rozetrę. Tak, no. Widać go. Widać go i dobrze. Tylko troszkę może przesadziłam. Ja już, słuchajcie, na razie pędzla nie moczę znowu w tym rozświetlaczu, tylko po prostu nakładam to, co mam. Powiem tak, rozświetlacz dla odważnych i dla tych oczywiście, którzy takie rozświetlenie lubią. No. Ja sobie tego koloru złotego troszkę też dam na łuk kupidyna. O. A tak na marginesie, olejek się wchłonął i usta są takie nawilżone w przyjemny sposób. Troszeczkę się kleją, ale jest to takie przyjemne i czuć, że wiecie, nie macie żadnych suchych skórek, że to nie jest takie, taka oleistość tylko na wierzchu, tylko rzeczywiście ta skóra jest taka, taka elastyczna i milutka. O, czyli olejek chyba ok. No piękny jest ten rozświetlacz. Może potem jeszcze przy makijażu oczu go trochę dodam. Zobaczymy. No i na razie wygląda to tak. No nie mogę się, słuchajcie, napatrzeć na ten rozświetlacz. Naprawdę piękne kolory, ale podkreślam, że rozświetlenie intensywne, więc no trzeba delikatnie. Chyba, że po prostu lubicie takie bum. Ja tam nie mam nic przeciwko temu. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że makijaż twarzy generalnie mam zrobiony. Szybciutko poza kamerą zrobię brwi i zaraz do Was wracam. Zabieramy się za makijaż oczu. Na powieki nałożę bazę z Essence.
bazę z Essence I Love Stage, którą oczywiście wszyscy doskonale znają. Ja ją bardzo, bardzo lubię i uważam, że jest to jedna z lepszych drogerynnych baz. Rozprowadzę sobie tą bazę tym samym pędzelkiem, którym rozprowadzałam korektor. No i bierzemy się za paletkę. Paletka Revolution Pro. Ja mam odcień Bewitch. I słuchajcie, nie wiem jak w Waszych Rossmanach, ale w Rossmanach, które ja mam niedaleko domu, generalnie ta taka półeczka, wiecie, taka szafka z kosmetykami Revolution Pro zniknęła. Po prostu nie ma jej w ogóle. No i tak sobie pomyślałam, że o, szkoda, ale generalnie to nie jest jakiś tam problem, dlatego że w ogóle kosmetyki Revolution Pro są dostępne na wielu, wielu stronach internetowych. Na Kokolicie, chyba na Minty Shopie też, generalnie na tych bardziej znanych stronach internetowych je znajdziecie. No i co my tutaj mamy? Mam tutaj taką kolorystykę. Bardzo się cieszę, że jest tu matowy taki cielisty cień. Reszta to są w większości cienie takie połyskliwe. Jedyna rzecz, jaką się będę musiała troszeczkę wspomóc, to jakiś tam czarny mat albo brązowy mat. No coś takiego, żeby zdefiniować w zewnętrznym kąciku oka ten makijaż. Dobra, najpierw może nałożę sobie ten cielisty po prostu na całe powieki, żeby mi się to ładnie do bazy przykleiło, a potem zrobię Wam swatche wszystkich tych kolorów. Jak słyszycie szczekanie, to bardzo przepraszam, ale dzisiaj ostatnio Marta coś tam miauczała, cały czas chodziła, skakała po meblach, jak kręciłam film, a dzisiaj jak już postanowiłam nakręcić film, bo jeszcze mogę mówić, mówię jeszcze, bo wiecie, mam trochę katar i tak myślę, że chyba mi jakieś przeziębienie niedługo złapie, takie mam wrażenie. W każdym razie dzisiaj jak już postanowiłam nakręcić film, no to Jawa ma taki dzień, że po prostu wszystko ją wkurza i szczeka na wszystko i na wszystkich, którzy jej się nawiną, więc to szczekanie w tle to moja Jawka. Haskell siedzi cicho, a ta się drze w niebogłosy. Ostatnie słowo należy do Jawki. Dobra, mam ten cielisty cień. Generalnie, właśnie, teraz jak tak nakładałam, to nie wiem, czy to zobaczycie, ale te cienie są takie delikatne. O, może tak. No dobrze, to skoro już mam ten cielisty, to cielisty też zrobimy. Te błyszczące kolory mi się tu bardzo, bardzo podobały. W ogóle ciekawa jestem, czy one są na wierzchu, tylko takie nie. Całe są takie, o ja... Piękne są. Już się cieszę. A tak się zastanawiałam, słuchajcie, czy nie wziąć jeszcze w takiej, gdzie były takie liliowe kolory. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Też była śliczna. Teraz żałuję, że nie wzięłam. Zobaczcie, pierwsza trójka. No i teraz te cztery. No to już dam radę zrobić wszystkie. O, jakie śliczne są. Żałuję, że nie kupiłam też tej fioletowej. Ale tak jak mówię, gdzieś tam przy okazji jakichś internetowych zakupów na Kokolicie albo na Minty Shopie, gdzieś tam się na pewno uda jeszcze dorwać te paletki. Zobaczcie. O, w sumie ten taki jest nawet ciemny, słuchajcie, ten. Nie wiem, na ile kamera pokaże różnicę, ale między tym a tym cieniem jest różnica. W podglądzie może nie jest to zbyt wyraziste, ale ten kolor jest taki bardziej rudawy, a ten ma bardziej domieszkę takiej brzoskwini, trochę miedzi. O, coś w ten deseń. O, a tutaj już myślę, że różnicę widać. Trochę mi się zamazały te swatche, ale generalnie kolorystyka jest taka. No i ewidentnie paletka, słuchajcie... Dla srok po prostu. Przepiękne są te kolory i bardzo mi się podoba sposób, w jaki one połyskują. Ale muszę Wam powiedzieć tak, że generalnie to są cienie takie z drobinkami i jednocześnie też z takim metalicznym połyskiem, tak bym je określiła. Natomiast no nie ma wątpliwości, że jest to paleta uzupełniająca, no bo jak dla mnie to jednak brakuje to czegoś matowego, czarnego albo ciemnego brązu i jakiegoś takiego przejściowego koloru typu jasny beż, jasno kakaowy, czegoś wiecie na załamanie. No mamy cienie jakie mamy, same błyszczące, więc ja troszeczkę się tutaj może wspomogę, o, na przykład taką jedyneczką z My Secret. I to jest numer 513, taka morelka. Nałożę ją sobie na załamanie. A teraz mam już bardzo ochotę wziąć się za tę paletkę i tak się zastanawiam nad kolorem. Ale może zacznę od tej zieleni właśnie takiej zgniłej. To jest taka złoto-zielona, zgniła zieleń khaki. Określiłam Wam bardzo dokładnie ten kolor. O, mniej więcej coś takiego. Nie no, mamy tutaj, słuchajcie, ciemną, zgniłą zieleń. Jest i złoto. Są takie delikatne, połyskujące drobinki, także bardzo ładny kolor.
No i tę zieleń nałożę na zewnętrzną część górnej powieki. O, no i chyba już nie macie wątpliwości, że ta paleta mi się podoba. Podoba mi się bardzo. Na razie ten cień tak wklepuję, bo górną jego granicę będę czymś rozcierać. Coś, wiecie, takiego na załamanie i do roztarcia jednocześnie tutaj dołożę. Być może właśnie jakiś ciemny brąz, no ale to za chwileczkę. Na razie nakładam ten. Jak one się pięknie przyczepiają, widzicie to? O. W zasadzie zero problemu. A na wewnętrzny kącik nałożę ten kolor. To jest kolor trudny w sumie do określenia, bo taki niby złoty, ma w sobie dużo takich złotych drobinek, połyskuje tak brzoskwiniowo i gdzieniegdzie jeszcze taki ton takiej zieleni się wybija, taki troszeczkę duochrom. No przepiękny. W palecie to jest o ten. No i tak jak mówiłam, nakładam go na wewnętrzną część powieki. Zobaczcie to. Po prostu piękne. Na zewnętrzny kącik i w załamanie tak, żeby rozetrzeć górną granicę tych cieni. A co tam, też dołożę My Secret z takiej trójeczki. O, ten ciemny brąz to jest mat oczywiście, a paletka nazywa się Morning Dew. Tu mi będzie potrzebna jakaś mała kuleczka. Troszkę z brązem zjadę na dolną powiekę. No nie macie pojęcia, jak mi się te kolory podobają, po prostu ła. Wrócę może na chwilę do tego pędzla, którego używałam do morelowego cienia, wiecie, tego na załamanie i troszeczkę sobie rozetrę tu granicę też tego brązu, ale tak minimalnie i tylko tym, co mi zostało na pędzelku. A na wewnętrzną część dolnej powieki nałożę ten jasno-złoty kolor, czyli ten, takie żółte złoto. A na wewnętrzny kącik i podług brwiowy, moi drodzy, wracamy do tej palety z Golden Rose. Myślę, że tutaj fajnym uzupełnieniem będzie ten sam kolor, który nałożyłam jako rozświetlacz, czyli ten taki złoty. No i jak on tutaj będzie w wewnętrznym kąciku wyglądał? Bardzo ładnie. Takie porządne świecidło, tak bym powiedziała. Szybciutko nałożę na linię wodną jasnocielistą kredkę, tutaj co mi się sięgnęło. Essence, taka zimowa edycja, to się nazywa Winter Dreaming, po prostu jasnocielista kredka. Ok, mam to i moi drodzy, lecimy z tym tuszem. Tusz, tak jak Wam wspominałam, Sensik, nazywa się Volume Explosion i maksymalnie pogrubione i wydłużone rzęsy. Elastyczna formuła zapewnia precyzyjne rozdzielenie rzęs i dodatkowo je pielęgnuje, nie kruszy się i nie rozmazuje. Szczoteczka, nie mam pojęcia jak wygląda, dlatego że wzięłam tak w ciemno, bo nie było żadnych testerów, jeśli chodzi o tusze Sensik. O, szczoteczka taka, że jak dla mnie niekoniecznie. Ja lubię takie puchate szczotki, a tu jest, zobaczcie, taka o, klasyczna, silikonowa, drobniutka szczotka, ale myślę, że wielu osobom się spodoba, bo wiele dziewczyn lubi po prostu takie szczotki. No dobra, ale radzę sobie ze szczotką, jaką mam i nakładam tusz. No myślę, że ładny efekt ten tusz daje. Chyba muszę się z tą szczotką przeprosić, bo bardzo fajnie się nią tusz nakłada i rzeczywiście te rzęsy są rozdzielone. No zobaczcie. Tusz parę złotych, dosłownie parę złotych. No chyba tusz też się zacny trafił. Jak na razie, słuchajcie, wszystko jest ok, ale zostały nam jeszcze rzeczy do makijażu ust. No i tutaj tych szminek trochę mam. No to może szybko swatchę. Zacznę od tych z Wet n Wild. Mam dwie z takiej serii, o, z takimi tutaj falowanymi zamknięciami, wiecie, z taką falą. I mam jeszcze jedną z takim, o, rodzajem opakowania. Różnią się od siebie, proszę bardzo. To może zacznijmy od tych dwóch. Pierwsza z nich to będzie Just Garnet. I gdzie może? Może tutaj. Kolor bardzo ładny, ale dzisiaj raczej go nie użyję, bo do tego makijażu jakoś mi tak nie gra. Zobaczmy pozostałe. Następna to jest Hot Paris Pink. O, śliczna, taka różowa morela. Fajnie to będzie wyglądało do takich pastelowych, delikatnych, lekkich makijaży. Chociaż w sumie dzisiaj też jakoś by mi tak pasowało. Ale zobaczmy jeszcze inne kolory. No i trzecia z Wet n Wild to jest Cherry Picking. To już jest taki róż, róż, róż. Zobaczcie. Powiedziałam, że to jest taki fuksjowy róż.
Ta mi chyba najbardziej pasuje, ale coś mi mówi, że chyba wybiorę jakiś brąz, bo do takich zieleni i złota generalnie najbardziej pasują mi jakieś beżowe usta. Tutaj mam 204 Sensik. Uwielbiam te pomadki. To są po prostu kolejne kolory. Aha, i w ogóle to jest seria Satin Touch. Bo pójdziecie do Natury i staniecie przed szafą Sensik, to serii tych pomadek jest chyba 3. Jest na pewno taka matowa, jest właśnie ta satynowa i nie wiem, czy też nie jest Shine Touch. Coś taka błyszcząca chyba. Więc to jest seria Satin Touch 204. Tutaj seria ta sama, ale numer 232. Coś takiego. I 225. Może tu. O, ta by nawet dzisiaj pasowała. To jest 225. Ale jeszcze zobaczmy te z Avonu, bo tutaj, tak jak Wam pokazywałam, mam dwie z tej nowej serii Nude. O. Jedna to jest French Toast. I to są już pomadki matowe. To jest French Toast. A ta druga to jest Lash Coco. O, i to jest chyba to, słuchajcie. Albo ta, albo ta. Ta. Czyli nakładam tę z Avonu, Lash Coco, pomadka matowa. W sumie nawet też chyba matowa pomadka bardziej mi będzie pasowała, bo dzisiaj tego rozświetlenia już jest dużo, więc jedziemy z matem. Ale ja sobie jeszcze nałożę konturówkę, taką przezroczystą, w zasadzie to jest taki cielisty kolor. To jest konturówka z Catrice, nazywa się to Lip Foundation. Nie będę jej nakładać na całe usta, tylko po prostu obrysuję sobie kontur. Aha, jeszcze nie powiedziałam Wam, ta konturówka z Catrice to jest numer 030 i oni mają strasznie długie nazwy. To się nazywa Addicted to Cafe Olé. Ale tak jak mówię, ona za bardzo żadnego koloru nie daje. No, widzicie? Po prostu tak jakby nie było konturówki. Ale dzięki temu pasuje do wielu pomadek. No i nakładam pomadkę. Myślałam, że będzie taka bardziej oporna, taka bardziej suchawa, a tymczasem, mimo tego, że to jest matowa szminka, jest taka dość kremowa. Przyjemne uczucie. Bardzo ładny brąz. Muszę Wam powiedzieć, że generalnie, jeśli chodzi o szminki, to ja najbardziej lubię takie morele, maliny, jakieś takie czerwienie, ale właśnie takie bardziej malinowe. Brązów raczej tak często nie noszę, ale ten mi się całkiem podoba. No i myślę, że do dzisiejszego makijażu też to fajnie kolorystycznie wygląda. Makijaż mamy zmalowany. Wygląda to tak, generalnie muszę Wam powiedzieć tak, że są nieraz takie testy, że wiecie, a to coś Wam tam nie gra, coś się nie podoba, a dzisiaj jakoś tak, no nie wiem, wszystko to gładko poszło, ładnie się wszystko rozprowadziło, kolory podobają mi się bardzo. No w zasadzie nie ma na razie czegoś, jakiegoś elementu, na który mogłabym ponarzekać, także na razie wszystko jest okej. Jedyną rzeczą, która tak, wiecie, na początku zrobiła mi takie, to był ten kolor podkładu, ale no tak, o, jak widać, słuchajcie, nałożyło się pozostałe kosmetyki i przy takim pełnym makijażu ta bladość taka, wiecie, zniknęła, więc wszystko na razie w porządku. Oby tak zostało jak najdłużej. Moi drodzy, mamy godzinę 11:50. Widzimy się oczywiście tam za ileś godzin, no i zobaczymy, jak nam się te poszczególne rzeczy, wiecie, zachowają w trakcie noszenia i czy dalej będę mogła się tak zachwycać i cieszyć. Jak na razie jestem bardzo rozcieszona i wierzę, że wszystko będzie ok. Jeszcze mi teraz coś przyszło do głowy, no bo o tym w zasadzie to już się mogę wypowiedzieć. Słuchajcie, olejek generalnie bardzo fajny. Te usta są nawilżone i to nie jest takie, wiecie, że chwilowe. No ja jak tutaj zaczęłam robić makijaż, to troszkę się z tym wszystkim dłubałam i nie wiem, no z godziny chyba przy tym siedziałam, tak mniej więcej. No więc, a nałożyłam go przed całym makijażem, więc to nie wsiąknęło w usta i nagle te usta nie są znowu suche, tylko są tak bardzo przyjemnie nawilżone. Także olejek jak najbardziej na tak. No ale widzimy się za parę godzin i ocenimy całą resztę. Na razie trzymajcie się i do wieczora. Hej, witajcie w podsumowaniu. Mamy godzinę 20:07, no czyli minęło 8 godzin z takim drobniutkim haczykiem od momentu, kiedy zrobiłam makijaż. No i tak krok po kroku podsumujmy to, co się zadziało.
O olejku do ust Wam już mówiłam. Olejek jest bardzo fajny. Jeśli jesteśmy już przy ustach, to od razu może powiem odnośnie tej pomadki. No, długotrwała nie jest, ale generalnie no to jest szminka w sztywcie, więc to w sumie było do przewidzenia. No, tego typu pomadki to do siebie mają, że raczej długo na ustach nie siedzą. Raczej tutaj chodzi o kolor i o to, żeby się je przyjemnie nosiło i pod tym względem ja jestem na tak. To znaczy i kolor mi się podobał, i podobało mi się wykończenie, i to jak ta pomadka siedziała na ustach. W sumie nawet dosyć długo siedziała, bo ja po skończeniu makijażu troszkę tak sobie pochodziłam, potem jakąś tam kawę wypiłam i nawet się ta szminka nie zjadła. Zjadła się dopiero wraz z obiadem, natomiast do tego momentu całkiem ładnie na ustach siedziała. Także no, ja takie pomadki generalnie lubię, więc jeśli chodzi o szminkę, też jestem na tak. Troszkę gorzej, słuchajcie, jeśli chodzi o podkład, bo no tak, cały makijaż się na tym podkładzie trzyma i może jeśli chodzi o taki całokształt, to nie wygląda to tak źle. Troszkę się gdzieniegdzie świeca, ale po tylu godzinach to jest u mnie, wiecie, dopuszczalne, to jest norma. Natomiast tak, tutaj przy skrzydełkach nosa podkład się wytarł, ale to nie jego wina, tylko raczej moja, bo tak jak słyszycie, ja mam katar, więc po prostu wycierałam nos, no i ten podkład starł się mechanicznie. Natomiast nie bardzo wiem, jak to się stało, że wytarł się też z brody. Nie wiem, czy to dojrzycie, ale mam taką tu różowiotką skórę. Po prostu nie ma tutaj nic. Podkład się jakoś starł. Tak sobie myślę, że może, wiecie, gdzieś tam kawałkiem, rąbkiem chusteczki parę razy dotknęłam brody i po prostu z brody też zszedł. No bo innego wytłumaczenia na to nie mam. I jest jeszcze jedna rzecz. Może nie jest to bardzo widoczne, ale jak ja tak z bliska na siebie popatrzę w lusterko, to to widzę i muszę Wam o tym powiedzieć. Po prostu tutaj przy nosie, o, w tych miejscach, no i właściwie z boku nosa tutaj też, o tak tu, na takich niewielkich obszarach w sumie to jest, ten podkład tak jakby mi bardziej pory podkreślił. Nie jest to może widoczne, tak jak mówię, i z daleka nawet może tego nie widać, ale z bliska widoczne to jest i to mi się generalnie nie podoba. Natomiast no, ogólnie podkład bardzo przyjemny, więc w sumie gdybym miała go podsumować, to ma i trochę plusów i trochę minusów. Nie jest jakiś wybitny, jest w porządku, ale taki, wiecie, w porządku w stonowany sposób. O, może kolejnym razem na przykład, wiecie, użyję innego kremu i na inny krem wtedy mi jakoś tych porów tutaj nie podkreśli, inaczej się ten podkład też zachowa. No, bardzo prawdopodobne, że tak. No, czyli krótko mówiąc, nie jest zły, jest w porządku, ale tutaj się takie rzeczy zadziały. Nie są bardzo nachalne, nie są bardzo widoczne, ale Wam o tym wspomniałam, więc no, jeśli taki stan, jak mam teraz na twarzy, Was nie razi i generalnie po tam ponad 8 godzinach jest to dla Was dopuszczalne, no to podkład jak najbardziej na tak. Już na pewno na tak, bez żadnych tam, ale jest korektor. Bardzo przyjemny, taki delikatny, raczej taki rzadkawy, ale o takim całkiem kryciu. Zobaczcie, cały czas mam siniaki pozakrywane, więc korektor generalnie godny polecenia, bardzo fajny. Wszystkie te rzeczy do makijażu twarzy, czyli bronzery, róż, no i to trio z Golden Rose, te rozświetlacze, jak najbardziej mi się podobają. Zobaczcie, do tej pory makijaż ładnie siedzi. No co do rozświetlenia, to nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Zobaczcie, o. Także wszystkie trzy kosmetyki bardzo fajne. Kwestia tylko tego, jaki kolor lubicie, czy jakie wykończenie, o. I cienie, i tusz. Tusz podoba mi się bardzo. I tutaj w zasadzie tak jak obiecywał producent. Rzęsy są bardzo ładnie rozdzielone, nic się nie pokruszyło. Tuż podkreślił te rzęsy, rzeczywiście są takie bardziej kudłate, wiecie. Więc tuż bardzo fajny za parę złotych, też wart polecenia. W sumie też trochę mi żal, ale tak nie do końca mi się podoba to, co się stało z tymi cieniami, bo one są widoczne na powiekach, zobaczcie. Tylko te kolory tak jakby troszkę zbladły, tak poszarzały, wiecie. Nie ma już takich fajnych, intensywnych różnic między nimi, że tu była ta zieleń, tu był ten taki złotawy kolor. No, najwyraźniej wypada tutaj to złoto jasne w kąciku. No, ale no nie wiem, jak uważacie. Może na tyle godzin, nie wiem, czy darować tej paletce. Droga jakaś nie była. Generalnie cienie widoczne, tylko no, w mojej ocenie troszkę te kolory tak przybladły, o. Tak bym to określiła. No i to chyba wszystko, cały test, czyli no w sumie test w porządku, większość rzeczy mi się bardzo podoba, tylko tak jak Wam wspomniałam, z tym podkładem gdzieś tutaj coś nie zagrało, ale to jeszcze spróbuję go nałożyć też na inny krem, na pewno też na jakiejś bazie się inaczej zachowa. W każdym razie, no pierwsze wrażenie takie, zachował się w ten sposób. No i tak jak mówię, z tymi cieniami może tak nie do końca poszło, widoczne, ale nie w takiej postaci, jak zostały nałożone. Okej. To wszystko. Napiszcie, które kosmetyki Wam się spodobały. Może któreś macie
jak się zachowują u Was. Aha, no i napiszcie oczywiście, co odnośnie tego podkładu, bo zakładam, że on teraz jest taki dosyć popularny, wiele osób go ma i jak ten podkład zachowuje się u Was. Okej, wszystko na dzisiaj, ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!